zapraszam Ciebie na odcinek. Kolejny odcinek z cyklu Ikony Kina. Istnieją na świecie dźwięki, z którymi każdy z nas się utożsamia. Dobór jest niekiedy zbyt duży, gdy na horyzoncie pojawia się pop, rock, country, jazz, reggae, rap czy klasyk. Tylko od nas samych zależy, jaką muzykę będziemy słuchać. Trzeba być unikatowym, różnorodnym, inaczej wpadniemy w świat trolli, doprowadzając do unicestwienia pozostałych gatunków muzycznych. Wówczas nastanie ciemność. Mrok spowije całą ziemię, wszyscy stracą autonomię. Na wybranych fragmentach filmowych spojrzymy na główny wyznacznik niezależności. Tego pana nie trzeba przedstawiać, to klasa sama w sobie. Słysząc jazzowe dźwięki, nogi same chcą podrygiwać, a wyjątkowa barwa głosu zaczarowuje nasz nieznany dotąd świat. Ray Charles, bo o nim mowa, ma jednak swą piętę achillesową. Doznając szoku na wskutek utraty bliskiej mu osoby, a także tracąc wzrok, musi pokonać w sobie lęk, nasilający się w dorosłym życiu. Zadanie jest dość skomplikowane, zwłaszcza że drastyczne obrazy uwidaczniają się wraz z rozwijającą się w tle karierą muzyczną, a sam reżyser podszedł do tego wyśmienicie, odkrywając to przed widzem. Król Jaszczur, bóstwo estrady, za którym kroczą miliony. Jim Morrison traktować go można jako wyjątkową osobę, uwikłaną w trudne życie spowinowacone dramatycznym aktem, rozgrywającym się na bezdrożnej pustyni, gdzie podczas wypadku samochodowego ginie Indianin. Zdarzenie odciśnie swe piętno na psychice głównego bohatera, kształtując jego dalszy los w niedalekiej przyszłości. Kontekst szamanizmu istotnie wpłynie na rozwój twórczości artysty, nagrane piosenki stanowić będą integralną całość dwóch światów, indiańskiego oraz przyziemnego. Bohater tracący brata podczas nieumyślnego wypadku. Ojciec twierdzący ponad wszystko, że Bóg zabrał nie tego syna, co trzeba, oraz dalsze losy marnotrawnego syna po owym wypadku. Całość połączona z farmerskim bytem, a wraz z nim wydobywający się nurt muzyki country. Filmową biografię Johnny'ego Casha uznać można za poradnik prowadzący do celu, mimo braku porozumień w kontekście egzystencjonalnym. Dramat rozgrywający się na potrójnej przestrzeni, domu rodzinnego, kariery zawodowej, związkach partnerskich. W każdym momencie życia bohater załamując się wychodzi z tego z otwartą głową na tworzenie piosenek uważanych po dziś dzień za kultowe. Niekwestionowana królowa soul, wywodząca się z rodziny silnie zakorzenionej w muzyce gospel. Wartości religijne wywierają ogromne znaczenie w pojmowaniu świata przez młodziutką Aretę Franklin, która po utracie matki zamyka się w sobie. Dodatkowe przykre doświadczenia sprawiają, że bohaterka jest napiętnowana w życiu. Tylko ogromna wiara w to, że może być lepiej, trzyma ją przy życiu. Biografia artystki to przesłanie niosące wydźwięk nuty eksponowanej poprzez liczne wystąpienia, zapisujące się jako bardziej kultowe. Człowiek wszechstronnie utalentowany, gdzie nie jeden mu tego zazdrości. Estrada stojąca dla niego tworem odsłania wizję przyszłości związaną głównie z karierą artystyczną. Seksapil, ach śpi kochanie, to tylko niektóre z utworów, które prowadzą Bodo na czołową listę przebojów. Teatr, kino, muzyka wprowadzają u młodego wokalisty przemiany, i to te twórcze i osobowe. Serial rozpatrujący biografię artysty traktować należy jako przewodnik na życie, który mimo braku podtrzymywanego rodzinnego ciepła, jak również przechodzenia przez bolączki dalszego bytu, walczy o swoje i żyje zgodnie z własnymi zasadami. Zapraszam serdecznie na grupę Recenzje Filmowe oraz stronę Movies Hunters. To tyle, do zobaczenia, cześć!